Witam Państwa. Dzisiaj chcę powiedzieć o błędach, jakie niestety są po stronie adwokatów czy radców prawnych, którzy prowadzą sprawy odszkodowawcze. Oczywiście chcę to pokazać na paru przykładach, które powinny Państwu pomóc wybrać dla siebie dobrego pełnomocnika, aby Państwo po prostu nie ponieśli strat. I może tak od początku. Od czego byśmy tu zaczęli? Błąd pod tytułem brak zaangażowania. Co to takiego? Myślę, że każdy z nas na pewno, nie tylko w branży prawnej, ale i w każdej innej, był w stanie stwierdzić coś takiego, że jeżeli traficie gdziekolwiek, czy to w urzędzie, czy to w jakiejkolwiek innej sprawie, u jakiegokolwiek specjalistę, na osobę kompetentną, to z góry czujecie się, my czujemy się, ja również, jako klient, po prostu jakby zaopiekowani. Jakby czujemy się przy takiej osobie pewni, że wiemy, co ona robi i że robi dla nas to, co jej zlecamy, dobrze. Aby tak się stało, to po pierwsze, musimy wiedzieć, że jest profesjonalistą, że wie, co robi. Interesuje ją to, co mówimy, interesuje ją to, z czym się zwracamy. Angażuje się w to, że wie, że trzeba to zrobić, naprawić, wykonać i czujemy, że to jest wszystko zrobione dobrze. Jeżeli takiego zaangażowania nie ma, myślę, że każdy z Państwa jest to w stanie zauważyć, że jeżeli adwokat, radca prawny się z Wami nie kontaktuje, nie rozmawia, nie omawia Waszej sprawy, to jak on może tą sprawę poprowadzić dobrze? No, być może mu się uda, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale myślę, że jakby pierwszą taką istotną sprawą jest zaangażowanie.